Cześć, z tej strony Marcin Zabłocki i Wojtek Mikołajczyk, a dzisiaj zbudujemy sobie apkę w Streamlicie, która wykorzysta model uczenia maszynowego przewidującego, jak dobre jest wino na podstawie jakichś parametrów i jest w pełni interaktywna. I możecie tą apkę pokazać na przykład osobom biznesowym u Was w firmie, żeby zademować Wasz projekt. O, i tu widzimy, że jak damy więcej alkoholu, to będzie lepiej. Zaczynamy. Dobra, zaczynamy implementować apkę w Streamlicie, więc patrzymy, co to jest ten Streamlit. Wchodzimy na oficjalną stronę i widzimy, że tutaj dosłownie w parę linijek kodu możemy stworzyć aplikację webową, która ma już swój frontend. No i to jest coś, co lubią wszyscy backendowcy, bo możemy wygryźć tych frontendowców dzięki temu. Ale nam to się przyda do tego właśnie, żeby zademonstrować szybko jakiś model, który wytrenowaliśmy w taki sposób przyjaznej aplikacji, żeby osoby z biznesu nietechniczne mogły właśnie tymi suwaczkami coś sobie popróbować, zobaczyć organoleptycznie, jak to działa. No więc zaczynamy od instalacji Streamlita. Zainstalujemy sobie od razu scikit-learna, bo będziemy wykorzystywać nasz poprzedni model, który jest w scikit-learnie napisany. Tak, będziemy korzystać z tego modelu, który był wytrenowany w poprzednim odcinku, także tutaj możecie sobie w niego kliknąć. Tak jest. I wykorzystamy też ten sam zbiór danych. On jest w Pandasie, tam w pliku CSV, więc instalujemy od razu Pandasa i bierzemy się do roboty. Pisanie aplikacji w Streamlicie to jest tak naprawdę składanie aplikacji z gotowych elementów. Streamlit udostępnia wiele z nich. Są to komponenty, które pozwalają na przykład wyświetlać markdown, wyświetlać prosty tekst, ale też wyświetlać obrazki, wyświetlać nawet całe data frame'y albo częściowo data frame'y, rysować interaktywne wykresy i inne tego typu rzeczy. I w dokumentacji Streamlita, jak wejdziecie sobie do zakładki Develop, to w API Reference są wszystkie te przykładowe elementy, czyli elementy, które można umieścić na stronie dostępnej. Zobaczcie, tu są właśnie do pisania tekstu, wczytywania danych, rysowania wykresów, jakieś inputy, czyli te aplikacje pozwalają też na przechwycenie czegoś od użytkownika. Tak jak widzieliście na tym demo na początku, zbudujemy sobie za chwilę taki slider. Można też wyświetlać jakieś elementy statusu i tak dalej, i tak dalej. No to zacznijmy sobie od podstaw, czyli od wyświetlenia jakiegoś podstawowego tekstu. Importujemy Streamlita i możemy wyświetlić sobie tytuł naszej aplikacji. Niech będzie to ten nasz ML Workout Sommelier. I teraz to już jest jakaś aplikacja, można ją odpalić. I żeby odpalić aplikację, wystarczy uruchomić komendę Streamlin Run i podać ścieżkę do naszej aplikacji. I za kilka sekund, tak jak tu zobaczycie, w przeglądajce rzeczywiście wyświetli się ta aplikacja z tym tytułem. I teraz zobaczcie, ja na chwilę przełączę się z powrotem do kodu. Ta aplikacja, kiedy już ją raz uruchomicie za pomocą tego Streamlit Run, możecie tutaj w kodzie coś zmienić i zobaczcie, że tutaj w uruchomionej aplikacji w Streamlicie dostajemy taki komunikat source file changed i teraz możemy kliknąć tutaj Run albo na przykład odświeżyć okno przeglądajki i rzeczywiście cały ten kod został automatycznie przeładowany. Super rzecz do takiego właśnie szybkiego, interaktywnego dewelopowania. Mamy jakiś tekst, no to kolejnym podstawowym elementem, który fajnie wyświetlać w aplikacjach webowych, jest oczywiście obrazek. No i jak możecie się domyślić, do tego służy komponent image. Za pomocą stimage możemy podać link do obrazka i znowu odświeżając tą naszą stronę, rzeczywiście to ten obrazek się teraz wyświetli. No i teraz ta apka z punktu widzenia frontendowca już jest tragiczne, no bo tu nie ma żadnego layoutu, nie? Ale z punktu widzenia biznesu jest super, bo jest duże logo. Tak. I teraz co frontendowcy, przynajmniej za czasów takich 2012 i może 2014 lubili najbardziej, no to bootstrap i kolumny, czyli grid. I w Streamlicie oczywiście też coś takiego jest. I do tego służy kolejny komponent, który tutaj Wam pokażemy, czyli kolumny. Teraz kolumny tworzy w Streamlicie się za pomocą, jak możecie się domyślać, st columns. I tu podajemy jako tupla, jakie rozmiary tych kolumn chcemy osiągnąć. Te rozmiary oczywiście są relatywne, one będą się dostosowały automatycznie do viewportu w przeglądajce. Powiedzmy, że chcemy na logo przeznaczyć jedną kolumnę, a na ten nasz tekst 4. I teraz przypisujemy to do naszej listy kolumn i umieszczenie czegoś w kolumnie jest o wiele prostsze niż umieszczenie czegoś na środku diva w HTML-u. Wystarczy zrobić with column 1 i tu na przykład dajemy sobie to logo i with col 2
dajemy sobie ten tekst, przeładowujemy stronkę i teraz ona wygląda super pięknie, tak jak byśmy tego chcieli. No dobra, mamy jakieś podstawowe elementy w tej aplikacji, ona już fajnie wygląda, no ale sama aplikacja się nazywa App, tak jak tutaj widzicie na górze w nazwie tej karty. No i fajnie było to zmienić, żeby rzeczywiście, chociaż tutaj na naszym, w tej karcie wyświetlało się coś, co ma sens. No i do tego wystarczy wywołać st-set-page-config i tutaj możemy podać page-title i zrobimy tu ponownie ml-work-od-sommelier. I co ważne, ta metoda musi być wywołana jako pierwsza metoda ze streamlita. Jeżeli umieścicie ją niżej, no to to niestety nie zadziała. I teraz zobaczcie, rzeczywiście tutaj nasza aplikacja zyskała tytuł, jest ona gotowa do dalszej pracy. Kolejną rzecz, którą możemy tutaj zrobić, to wczytać dane i też je wyświetlić w DataFrame'ie ładnie na tej stronie. No więc zacznijmy od tego, że zaimportujemy sobie pandasa, bo dane są w CSV. Ok, no i teraz wczytujemy, że nasze jakiś tam DataFrame to jest pandas read CSV. Tu podajemy ścieżkę, my już tu mamy plik gotowy, więc wczytujemy dane. No i teraz mogę odświeżyć stronę, ale no nic na niej więcej nie widać. Kod się wykonał, dane są wczytane, tylko tego nie wyświetlamy. Żeby to zrobić, możemy skorzystać z czegoś takiego jak DataFrame i wyświetlić tutaj head, czyli tam zdaje się 5 pierwszych wierszy. I teraz odświeżamy stronę i widzimy, że wszystko wczytaliśmy do jednej kolumny, bo nie ustawiliśmy separatora. No to ustawiamy separator i jeszcze raz. Ok, teraz lepiej. Mamy DataFrame, widzimy 5 pierwszych wierszy. Możemy to sobie przeglądać, możemy sobie sortować, na przykład tutaj jakbyśmy chcieli po jakości, to mamy wszystkie na 6, to nam dużo nie wnosi, ale jakbyśmy chcieli po pH, no to można. Zdaje się można po jednej kolumnie naraz, ale no tak to jest, jak chcemy sobie jakieś tam dane na szybko podejrzeć czy pokazać, wygodne. Jest jeszcze jedna rzecz, którą warto zrobić z tymi danymi, bo w tym momencie za każdym razem, jak odświeżymy tą stronę, to te dane są wczytywane, za każdym razem. Żeby to sobie zobrazować, możemy dodać tutaj printa. Wczytuję dane. Bez polskich znaków oczywiście, bo szybciej. I teraz tak, odświeżam raz. Dobra, i teraz odświeżyłem raz i widzę, wczytuję dane. Odświeżamy kolejny raz i znowu wczytujemy dane. I znowu. No teraz to się dzieje bardzo szybko, bo te dane są malutkie. Ale jakbyśmy tu wczytywali coś większego, no to to już by sprawiało, że nasza apka zmula, przez to jak ktoś z tego korzysta, jakieś osoby z biznesu, im się gorzej z tego korzysta, marudzą, że zmula, lepiej jak nie zmula. No jak temu zaradzić? Możemy te dane wczytać raz i potem je sobie zapisać po prostu w pamięci cache i je pamiętać. No i żeby to zrobić, najpierw przenieśmy wczytywanie danych do funkcji loadData, gdzie na podstawie ścieżki sobie te dane wczytamy. I na razie powinno to zadziałać tak samo, jedyne co to mamy funkcję. No więc odpalamy, widzę, że mam tu 4 razy wypisane, 5 raz i tak dalej. No i teraz, żeby tą funkcję wywołać tylko raz, a potem zapamiętać, musimy dodać dekorator st cache resource i w tym momencie to zostanie zapisane do pamięci cache. No i za każdym razem, jak wywołamy to z tą samą ścieżką, no to on już to będzie pamiętał. Dobra, i teraz odpalimy sobie to jeszcze raz, też z tym printem, tylko żeby to się dało jakoś odróżnić, to tutaj dodamy na przykład 3 kreski, 3 gwiazdki i 3 kreski. I robimy refresh. I co? Wczytujemy dane z tymi kreskami i gwiazdkami. I robię refresh jeszcze raz. I co? No i się nie wczytują więcej, czyli wczytaliśmy tylko raz i potem już je bierzemy z pamięci cache. No i to jest dobry sposób na wczytywanie tego typu rzeczy. Usunąłem teraz tego printa, mamy dane wczytane. Dobra, jako to, że to jest aplikacja, którą potencjalnie chcielibyście pokazać osobom biznesowym, no to fajnie było rzeczywiście dołożyć do niej ten model i wykonywać predykcje tym modelem. No to zróbmy to. Bierzemy model z naszego poprzedniego tutoriala. Link do niego oczywiście w opisie i tutaj gdzieś się za chwilę wyświetli. A tymczasem wracamy do kodu. I analogicznie do tego, jak wczytaliśmy dane, czytamy sobie też model, load model, ścieżka. I analogicznie do cache'owania danych, skeszujemy sobie też ten model, żeby nie trzeba było go 100 razy wczytywać. Mogliby powiedzieć, że 500. Że 500. I wczytujemy model za pomocą joblib'a, tak samo jak go zapisaliśmy w ostatnim odcinku. Używamy joblib load i tu podajemy ścieżkę do tego modelu.
żeby wczytać model. No i nasz model to będzie load model i podajemy tutaj ścieżkę. Mamy ten model tutaj zapisany na dysku w pliku joblib, więc on będzie tutaj wczytany. No i teraz mamy już data frame'a z danymi i mamy model, no to można było wykonać jakieś predykcje. I wystarczy, że zrobimy model.predict i tu możemy ponownie, tak jak wcześniej, wykorzystać tą funkcję head, ale jest tu jeszcze jedna istotna rzecz. Nasz model był wytrenowany na ograniczonej liczbie feature'ów, więc te wszystkie feature'y musimy tutaj mieć podane. One są takie same jak właśnie w tym poprzednim odcinku, możecie sobie zerknąć. I z tego naszego data frame'a musimy te właśnie feature'y tutaj wyciągnąć. I w tym miejscu będziemy mieli te predykcje wykonane, no i fajnie było w końcu je wyświetlić. I kolejną opcją w tym liście, która pozwala na wyświetlanie różnych rzeczy, jest też Markdown. I tu za pomocą właśnie bezpośrednio napisania Markdowna można w łatwy sposób sobie sformatować właśnie na przykład tekst. I za pomocą składni Markdowna można tu wyświetlić cokolwiek. Wracamy do naszej aplikacji, odświeżamy. Zobaczcie, teraz tutaj model wczytuje się. Ta funkcjonalność jest automatycznie właśnie dodawana przez ten ST Cache Resource. Jeżeli ta funkcja, która jest zanotowana tym cache'em, wykonuje się trochę dłużej, to wtedy automatycznie ten loader tutaj się nam wyświetla. Ok, i tak jak tu widzicie, zgodnie z tym, co było w kodzie, wzięliśmy 5 pierwszych wierszy i tutaj nam ta lista z predykcjami modelu już się wyświetliła. No i mamy te predykcje, no ale ta aplikacja ma teraz wątpliwą wartość, no bo nie ma żadnego wpływu na to, z czego te predykcje są robione. One są wczytane z datasetu, więc z perspektywy biznesowej za każdym razem, jak otworzycie stronę, no to te wartości będą te same, to jest trochę bez sensu. No i teraz Wojtek pokaże Wam, jak zmienić tą aplikację w taki sposób, żeby rzeczywiście te parametry tych win były podawane interaktywnie. Tak jak widzieliście to na początku. Zaczniemy od uporządkowania trochę naszej aplikacji. Ukryjemy teraz ten data frame tutaj wyświetlany, a tą przestrzeń wypełnimy sliderami. Czyli tak, zaczniemy, żeby zrobić slider, robimy st slider. Teraz tutaj mamy parę argumentów, które musimy podać. Po pierwsze jakiś label, po drugie wartość minimalną, wartość maksymalną i wartość taką domyślną. Dobra, na razie to ustawiłem na takie placeholderowe wartości. Teraz my to sobie ściągniemy z tych naszych cech i z naszych danych. Chcielibyśmy sobie zobaczyć ten slider, ale widzimy, że wartość maksymalna musi być inna niż minimalna. To zmienimy na 10, no i jest slider i możemy sobie jeździć od 0 do 10. Dobra, i weźmy to sobie dla, na przykład dla feature'a pH, jakbyśmy chcieli zrobić. To bierzemy tak, label pH. Wartość minimalna, to chcemy dać wartość minimalną z naszych danych. Czyli tak, dane mamy wczytane, dostępne w zmiennej df. To robimy df od nazwa tego feature'a, czyli jakby z tej kolumny pH. Bierzemy wartość minimalną i to wszystko jeszcze rzutujemy na floata. Analogicznie robimy dla wartości maksymalnej, tylko że tutaj bierzemy wartość maksymalną. A wartość domyślną to możemy sobie zrobić gdzieś na środku, czyli po prostu średnią. Ok, teraz widzicie, tu jest label, mamy minimalną, mamy maksymalną. Ok, no i teraz chcemy mieć coś takiego dla wszystkich naszych feature'ów i jak to zrobić? No, takie podejście programistyczne, no to oczywiście zrobić pętlę do tego. Więc robimy sobie pętlę for f in features. Będziemy robić coś takiego. I teraz powinniśmy mieć 1, 2, 3, 4, 5, 6 sliderów. Dobra, no i mamy te wszystkie cechy. Domyślne wartości są ustawione na średnią danego parametru. Tu mamy wartość minimalną, tu mamy wartość maksymalną. No i teraz chcemy, żeby w zależności od tego, co sobie tutaj ustawimy, to przygotować taki wiersz danych i dać to do modelu do predykcji. Więc żeby to zrobić, musimy gdzieś sobie zapisywać wartości tych suwaczków. No i teraz taki slider zwraca wartość. I możemy to sobie wypisać. Dobra, jak odświeżę, to tutaj mam po kolei 138, 36, 35 i tak dalej. To są wartości, na jakie aktualnie są ustawione te suwaczki. Przy zmianie on się od razu zmienia. No i teraz chcemy to zebrać i gdzieś zapisać, więc zróbmy sobie taki dict, słownik Pythonowy, inputs, gdzie będziemy jako wartość klucza, nazwę danej cechy, ustawiać wartość tego suwaczka.
I tu poniżej możemy wypisać cały ten słownik inputs, odświeżam naszą aplikację. No i widzimy coś takiego. Tu są klucze i wartości. Wartości to są wartości tych suwaczków. W momencie jak coś przesuniemy, to to się odświeża i widzimy, zmieniliśmy pH z 3,18 na 2,72. Dobra, no więc teraz model predict tutaj zamieniamy na te nasze inputy. Values zwróci nam same wartości danego słownika. I zobaczmy, czy to zadziała. Okej, to jest jakiś typ dict values. Zrzutujmy to na listę. I tutaj tak, model spodziewał się tablicy dwuwymiarowej, mamy jedną wymiarową. No więc tu jest taka porada, że musimy zrobić reshape. To wtedy będziemy mieli tablicę jakby dwuwymiarową z jednym wierszem po prostu. Ok, żeby to zrobić, to najpierw zrzutujemy sobie listę na tablicę NumPy i potem wywołamy na tym metodę reshape, która nam zmieni to w dwuwymiarową tablicę z jednym wierszem danych. Ok, mamy ocenę. Zobaczmy jeszcze sobie, wyprintujmy, w jaki sposób transformujemy te nasze inputy do jakiej postaci. To jest najpierw ten nasz dict, klucze i wartości, potem wyciągamy z niego same wartości i mamy tutaj jakby tablicę dwuwymiarową, po prostu z jedną wartością. No i teraz zobaczmy, że nasze wino na tych ustawieniach domyślnych ma ocenę 5,89. I moglibyśmy teraz trochę się pobawić sobie tutaj, zobaczcie, że to się od razu aktualnia, jak zrobić najlepsze wino, tylko my teraz trochę tak szukamy na ślepo. A może, żeby znaleźć tutaj najlepsze ustawienie parametrów, moglibyśmy jakoś wykorzystać wiedzę z naszych danych wejściowych. No moglibyśmy. No dobrze. No i teraz, żeby to zrobić, to Marcin wam zrobi po prostu istne masterclass tutaj z komponentów streamlitowych, jakie można wykorzystać, żeby mieć całkiem fajne wizualizacje. Dobra, to zbudujemy sobie teraz taki wykresik w streamlicie, żeby wyświetlała się na nim zależność jakości tego wina od tego, jaka jest wartość danego parametru. I ten wykres będzie interaktywny, bo będzie można zmienić właśnie, którą cechę aktualnie będziemy rozpatrywali, tak jak widzieliście to właśnie w tym demo na początku. I tutaj w dokumentacji Streamlita jednym z tych elementów, które możemy wstawić właśnie do naszej aplikacji, są też wykresy. I zobaczcie, że jest tu wiele różnych typów wykresów. Mamy jakieś wykresy słupkowe, wykresy liniowe i mamy też wykresy właśnie takie typu scatter chart. I zobaczcie, że tak jak zawsze st. Nazwa komponentu, przekazujemy dane i coś powinno się nam wyświetlić, tak jak tutaj jest to na tym przykładzie. No to weźmy sobie ten scatter chart i umieśćmy go w naszej aplikacji. I podajemy, że nasze dane to jest nasz data frame. I weźmy sobie na początku jakieś dwie cechy, na przykład zależność pH od quality. Zapisuję, odświeżam i zobaczcie, rzeczywiście tutaj już od razu ten wykres się pojawił. Mamy na x-ach pH, na y-ku mamy quality. Ten wykres jest też interaktywny, możemy go przybliżyć, możemy najechać na konkretne wartości. Wtedy widzimy na przykład, że pH tutaj w okolicach na przykład trójki, tutaj mamy quality 8 i tak dalej, można sobie to przeanalizować. No ale fajnie było zobaczyć też, ile przykładów o danej wartości konkretnej cechy ma daną jakość wina. Żeby to wyświetlić, musimy te dane trochę przetransformować i ta transformacja będzie polegała na tym, że pogrupujemy nasze dane dla konkretnej cechy po tym, jaką mają ocenę quality. No i zróbmy sobie coś takiego, że nasze data, weźmiemy sobie te dwie, tą cechę pH i quality i pogrupujemy to po quality i zagregujemy sobie, żeby dla każdej grupy mieć liczbę wpisów i nazwiemy ten wpis, ten nasz indeks, liczba próbek. I teraz mogę te dane wyświetlić tutaj w ten sposób, że rozmiarem tych naszych kółeczek będzie właśnie ta liczba próbek. Oczywiście tutaj chcemy zachować obie kolumny. Mhm. Ok. I teraz już mamy, zobaczcie, dołożyliśmy do tego wykresu, że w danym miejscu ta liczba próbek odpowiada wielkości tego kółeczka. I ostatnią rzeczą, którą jeszcze tutaj możecie zmodyfikować, jest dodanie koloru, żeby każdy wpis różniący się
tą jakością miał inny kolor. I do tego służy parametr color. Ustawiamy tu quality. Odświeżamy. I teraz zobaczcie, ten nasz wykres już właśnie jest zarówno wzbogacony o tą, o rozróżnianie, ile mamy wpisów o danej wartości, jak i jakość tego quality. No i ostatnią rzeczą jest zrobienie tego wykresu w taki sposób, żeby można było przeglądać wszystkie cechy, które mamy w naszym datasecie, żeby móc zmieniać cechę, którą chcemy wyświetlać. Możemy dołożyć kolejny komponent do naszej aplikacji, będzie to Select Box. Dzięki takiemu komponentowi Select Box będzie można w UI-u zmieniać te feature'e. No to dodajmy taki komponent Select Box. Podobnie jak wcześniej w przypadku tego slidera, ten Select Box zwróci tekst elementu, który został w nim wybrany. Możemy go nazwać Wybierz feature i przekazać tutaj listę feature'ów, jaką listę możliwych wartości. I teraz odświeżę sobie tą stronę tutaj. Select Box już się nam wyświetlił, już te wszystkie feature'e są tutaj dostępne. No i teraz nie pozostaje nic innego, jak wykorzystanie tej wartości feature name, żeby te dane nasze pogrupować i w odpowiedni sposób też wyświetlić na tym wykresie. Więc zmieniam tutaj moją dotychczas zahardkodowaną wartość na ten feature. Odświeżam i zobaczcie, teraz mamy domyślnie zawartość siarczanów i mogę zmienić ją na przykład na pH i automatycznie, podobnie jak w przypadku tych ocen, ten wykres się tutaj interaktywnie będzie zmieniał. Dobra, mamy gotową apkę. Możemy w zależności od tutaj ustawienia różnych cech patrzeć, jak model będzie przewidywał ocenę wina. Dodaliśmy też taki komponent, który nam pozwala przeglądać nasze dane i je jakoś analizować. No i teraz zobaczmy, czy da nam się w jakiś łatwy sposób polepszyć ocenę tego wina. Zobaczmy sobie tutaj na alkohol i widzimy, że tak optymalnie to będzie koło tych 12%. Mamy teraz ocenę 4,94, tu jest 8,61. Jedziemy na 12%, jest 6,77, czyli jest tu dużo lepiej. Można by, wiadomo, te wykresiki jeszcze bardziej poanalizować i lepsze te parametry znaleźć, ale to jest w zasadzie tylko jakiś przykład edukacyjny. Także pokazaliśmy od początku do końca, jak mając już jakiś model, w paru prostych krokach zrobić do niego ładny interfejs, interaktywny i udostępnić dalej może komuś w firmie, jakimś osobom decyzyjnym czy coś, żeby mogły sobie sprawdzić, jak ten model działa w praktyce. Dokładnie tak. Aczkolwiek w ten sposób modelu na proda, na jakąś większą skalę, no tak bardziej na poważnie to nie chcemy wystawiać. Do tego są inne narzędzia i tak się składa, że my je znamy. I się tą wiedzą z wami chętnie podzielimy w następnym odcinku, na który zapraszamy. Będzie o model servingu. Jak ten odcinek się pojawi, to gdzieś tutaj będzie link do niego. Tak, subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie o tym najnowszym odcinku. A tymczasem to wszystko na dzisiaj? Czy nie wszystko na dzisiaj? Jeszcze łapki w górę dawajcie i komentujcie dużo, bo my się bardzo cieszymy i dajemy wam nasze serce w reakcji na te komentarze. Także póki mamy takie kameralne grono, to się z tego cieszmy. Dzięki i do następnego. Hej. Cześć.